Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Głosowania trwały całą noc, pojawiły się setki poprawek, ale tarcza antykryzysowa po kilku godzinach wreszcie została przyjęta. Według rządu cały pakiet nowych rozwiązań i ulg pomoże przedsiębiorcom i utrzyma miejsca pracy. Opozycja twierdzi, że rząd zrobił za mało, by uratować gospodarkę. Prace nad tarczą antykryzysową trwały do rana, mówi poseł PiS-u Krzysztof Sobolewski. Zgłoszenie do tego pakietu 400 poprawek spowodowało, że ponad 400 poprawek spowodowało, że obradowaliśmy tak naprawdę całą noc nad samymi poprawkami. Opozycja chciała poprawiać projekty rządu. Rząd wolał pozostać przy tym, co wcześniej przygotował. To scenariusz już dobrze znany. Ale państwo nie skorzystaliście z wielu rad i dobrych poprawek, które zgłaszaliśmy. To lider PO Borys Budka. Ekonomista dr Arkadiusz Babczuk tłumaczy, że nie możemy tracić czasu. I dodaje, że poprawki opozycji nie ułatwiły zadania. Należy odróżnić bycie w opozycji w stosunku do rządu od bycia w opozycji w stosunku do państwa. Ostateczny kształt tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek ZUS na 3 miesiące, dofinansowanie pensji pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie postojowe około 2000 zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, korzystniejsze rozliczenie podatków PIT i CIT. Pomoc dla przedsiębiorców, pomoc dla pracowników idzie nie w miliardy, nie w dziesiątki miliardów, idzie w setki miliardów złotych. Podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Platforma twierdzi, że to za mało. Zabrakło wam odwagi do tego, by ratować miejsca pracy. I takie głosy słychać na całej opozycji, która kreśli czarny scenariusz o upadku firm i gwałtownym wzroście bezrobocia. Miliony ludzi stają dzisiaj przed ryzykiem utraty pracy i środków do życia. Tego ryzyka w żadnym stopniu nie usuwają państwa ustawy antykryzysowe. Mówi poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Doktor Arkadiusz Babczuk tłumaczy jednak, że wszystkiego obiecać się nie da, a tarcza ma swój główny cel. Nie dopuścić do masowych upadłości i nie dopuścić do masowego bezrobocia. Tarcza musi z jednej strony chronić przedsiębiorców i miejsca pracy, z drugiej nie może zachwiać stabilnością systemu finansowego. Rząd nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Będziemy również robić wszystko, żeby w kolejnych odsłonach już za kilka dni jeszcze dodatkowe rozwiązania proponować, które będą również zabezpieczały gospodarkę polską. Tarczę można uzupełniać o kolejne klocki, podkreśla ekonomista dr Arkadiusz Babczuk. Ale wymogiem chwili, rzekłbym racją stanu, gospodarczą racją stanu, jest jak najszybsze wejście w życie tego przedłożenia rządowego. Dziś skala pomocy, jaką zaoferował rząd, to około 212 miliardów złotych, ale to dopiero pierwszy krok, mówi ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski. Jeżeli ten koronawirus będzie zatrzymywał gospodarkę na 3-4 miesiące, a później będzie kryzys, to należy się spodziewać, że być może będzie nam potrzebnych 500 miliardów. Rząd musi być gotowy, by na bieżąco reagować. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o jak najszybsze zwołanie Senatu, tak by jak najszybciej tarcza antykryzysowa trafiła do podpisu prezydenta. Marszałek Senatu odpowiada, że prace będą odbywały się w poniedziałek. Pierwsze sygnały od marszałka Tomasza Grodzkiego były takie, że Senat będzie chciał poprawić tarczę antykryzysową. Pomóżcie nam i poprawcie tarczę w Sejmie, najlepiej jak potraficie. Tarczę przyjęto nad ranem, ale bez tych poprawek, jakich chciała Platforma Obywatelska i te poprawki niewykluczone, że będzie chciał do tarczy wprowadzić Senat. Pytanie tylko, czy zanim zacznie poprawiać ustawę, przyjmie tą, którą zaproponował rząd. Premier Mateusz Morawiecki mówi jednak, że nie ma czasu. Dlatego bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat najlepiej jeszcze dzisiaj, jak najszybciej, najlepiej, żeby nie tracić żadnej godziny. Pod tymi słowami podpisuje się prezydent Andrzej Duda. Zaapelowałem do pana marszałka o jak najszybsze procedowanie w Senacie tak zwanej tarczy antykryzysowej. Obaj zgodziliśmy się, że ustawa powinna trafić do mojego podpisu przed 1 kwietnia. Posiedzenie Senatu odbędzie się w poniedziałek, zapowiedział marszałek Tomasz Grodzki. Rano będą pracowały komisje. Po południu odbędzie się posiedzenie plenarne Izby. Słowa marszałka Senatu dają nadzieję na szybkie procedowanie. Polaków interesuje, aby ten pakiet wszedł szybko w życie.
nawet jeśli jest niedoskonały. Ale to jest ważne dla pracowników, pracodawców, ochrony zdrowia, samorządowców. Do prac nad tarczą antykryzysową marszałek Tomasz Grodzki zaprosił premiera. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Senat nad pakietem ustaw pracował jednak zdalnie, zapowiedział wicemarszałek Stanisław Karczewski. Wystąpimy z inicjatywą zmiany regulaminu tak, aby kolejne posiedzenia Senatu i kolejne posiedzenia komisji mogły odbywać się w sposób zdalny. Stanisław Karczewski nie wykluczył scenariusza, w myśl którego senatorowie pojawią się w Warszawie, przegłosują regulamin, by później już z domów pracować nad przyjęciem tarczy antykryzysowej. Razem z tarczą antykryzysową Prawo i Sprawiedliwość przyjęło zmiany w kodeksie wyborczym. Możliwe będzie głosowanie korespondencyjne przez osoby przebywające na kwarantannie. Ludzie starsi będą mogli skorzystać z pełnomocnika. Przy okazji prac nad tarczą antykryzysową Prawo i Sprawiedliwość wrzuciło w nocy pod głosowanie zmiany dotyczące kodeksu wyborczego. Wprowadzają one głosowanie korespondencyjne dla osób na kwarantannie i wszystkich po 60 roku życia. Zmiany krytykuje opozycja, mówi poseł Katarzyna Lubnauer. 4:30. W ostatniej chwili, w nocy, PiS dorzuca poprawkę, która zmienia ordynację wyborczą. W tarczy. W tej tarczy, która ma służyć obronie pracowników i pracodawców. Pod pretekstem pomocy ludziom pomaga sobie Duda Pomoc. Zmienia ordynację wyborczą tak, żeby móc przeprowadzić wybory 10 maja. Umożliwienie głosowania korespondencyjnego to jedynie drobna techniczna zmiana, mówi w odpowiedzi Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to zmiana tylko i wyłącznie dotycząca rozszerzenia praw obywatelskich, ponieważ te osoby będą mogły dzięki tej zmianie wziąć udział w wyborach, czy tych najbliższych, czy innych w przyszłości, jeśli taka sytuacja by zaszła. W tej chwili te osoby byłyby pozbawione tego prawa. Marcin Horała z PiS-u mówi, że na decyzję w sprawie wyborów będzie jeszcze czas. Ja się nie mogę nadziwić, że politycy i część opozycyjnych mediów nie zajmuje się tym, co jest ważne teraz, zwalczaniem epidemii, zwalczaniem nadchodzącego kryzysu gospodarczego, tym, żeby zdobywać maseczki, żeby wspierać służbę zdrowia, tylko wyborami, które będą za półtora miesiąca. Opozycja powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje zmian w kodeksie wyborczym na pół roku przed wyborami. To poseł Michał Szczerba. Trybunał Konstytucyjny w dwóch wyrokach wskazał, że istotne zmiany w kodeksie wyborczym mogą być dokonywane najpóźniej pół roku przed pierwszą czynnością wyborczą, którą jest zarządzenie wyborów przez marszałka Sejmu. Takie zmiany jak możliwość głosowania korespondencyjnego są dopuszczalne, odpowiada wiceminister Marcin Horała. Co więcej, tak już się stało. W roku 2009 to Platforma Obywatelska uchwaliła zmianę ordynacji wyborczej, między innymi wydłużając czas głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego do 2 dni, później niż na pół roku przed wyborami. To zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i wówczas w 2009 Trybunał orzekł, że takie techniczne, organizacyjne zmiany w ordynacji jak najbardziej można przeprowadzać później niż na pół roku przed wyborami. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów. Wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika. Czy w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa pracownicy sklepów są właściwie chronieni? To pytanie, które zadają dziś związkowcy i apelują o rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zarażenia. Otwarcie sklepu, dziesiątki osób w bliskiej odległości od siebie. Mieliśmy takie przykłady rano, że na sklep po otwarciu wchodziło 300, a nawet 500 klientów. Mówi przewodniczący sekcji handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Bliska odległość zwiększa prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem i na taką bliską odległość z klientami narażeni są pracownicy handlu, przypomina lekarz dr Zbigniew Hałat. Te osoby niezwykle ryzykują. Są w stałym kontakcie poniżej 2 metrów, który jest tą przestrzenią oddechową. NSZZ Solidarność chce chronić pracowników. Proponowała, by ograniczyć liczbę osób przebywających w dużym sklepie do 50. Alfred Bujara tłumaczy jednak, że na drzwiach niektórych supermarketów pojawił się komunikat o ograniczeniu liczby klientów
ale nie do 50, a do 300 osób. Rząd mówi, że nie zabraknie towaru na półkach, ale może zabraknąć pracowników. To są kobiety, które też mają swoją wytrzymałość. Drugi postulat związkowców to wprowadzenie ścianek z pleksji, które miałyby oddzielać kasjera od klienta. To niestety zostało wprowadzone tylko sporadycznie w niektórych miastach, niektóre sieci to dokonały, ale w większości nie ma miejsca coś takiego. Obawy pracowników handlu rosną. Solidarność dostaje tysiące sygnałów, że wielkie sieci nie dbają o ich ochronę, a ta ochrona leży w naszym wspólnym interesie, mówi dr Zbigniew Hałat. Wyobraźmy sobie, że zachoruje kasjerka w dużym supermarkecie. Jak będziemy ścigać po karcie płatniczej? Jak będziemy ludzi lokalizować? Pracownicy dużych sklepów próbują ograniczać ryzyko zarażenia. Sięgają po maseczki i rękawiczki. Ale to nie wystarczy. Okulista profesor Robert Rejdak podkreśla, że wirus może dostać się do organizmu także przez oczy. Pracownik powinien również zakładać okulary ochronne. Okulary ochronne, które powinno się co jakiś czas dezynfekować. Wirus przez kilka godzin może utrzymywać się na powierzchni okularów ochronnych. Potarcie spojówek oraz bliski kontakt dwóch osób, jeśli nie będziemy chronić oczu, to prosta droga, by się zarazić. Prezydent Andrzej Duda rozważa powołanie Rady do Spraw Młodzieży. Taka rada miałaby doradzać głowie państwa. Dialog między młodymi a starszymi w polityce nie jest jednak niczym nowym, bo już wcześniej wicepremier Piotr Gliński powołał Radę do Spraw Dialogu z Młodym Pokoleniem. Młodzi chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w kraju. Młodzi mają wiele energii, mają wiele pomysłów. Szymon Szurlej zainicjował powstanie młodzieżowego sejmiku w województwie podkarpackim. Później sam stanął na jego czele. Młodzieżowy sejmik jest taką platformą, która łączy ze sobą wszystkie młode osoby. Ale prawdziwym wyzwaniem jest to, by głos młodych dotarł do tych, którzy w państwie do powiedzenia mają najwięcej, do rządzących. Kiedy prezydent Andrzej Duda spotkał się z internautami, padło pytanie o powołanie młodzieżowej rady, która doradzałaby głowie państwa. Pomysł jest wart rozważenia i muszę powiedzieć, że nawet myślałem nad nim, żeby taką radę do spraw młodzieży powołać. Jeśli taka rada powstanie, to na pewno dopiero wtedy, gdy Polska na dobre poradzi sobie z epidemią. Politycy jednak już teraz rozmawiają z młodymi, na co dowodem jest chociażby Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Do której to zostały zaproszone największe organizacje, stowarzyszenia, podmioty życia społecznego, obywatelskiego, skupiającego młodych ludzi. Mówi poseł profesor Jacek Kurzępa, który sam wchodzi w skład rady i jak tłumaczy, nawet dziś poprzez internet i media społecznościowe utrzymuje kontakt z młodymi. Po to, żeby rozmawiać o aktualnej sytuacji, o tym, co młodzi robią, czego oczekują od rządzących. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem stała się dziś w związku z epidemią pasem transmisyjnym pomiędzy rządem, sztabem kryzysowym i właśnie młodymi ludźmi. Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym młodzi mają coś do powiedzenia. Są przecież młodzieżowe rady miasta. Mogą opiniować projekty władz samorządowych, ale również mogą wchodzić z własnymi inicjatywami, z własnymi pomysłami. Szymon Szurlej z młodzieżowego sejmiku na Podkarpaciu mówi o zmianie na plus i tłumaczy, że starsi chcą z młodymi rozmawiać. Ten świat, który staramy się budować, przecież staramy się budować dla nich, więc właściwie powinniśmy uważnie słuchać tego, jakie są ich oczekiwania. A młodzi mają oczekiwania i pytają także prezydenta o to, co ma im do zaproponowania na kolejną kadencję. Także takie pytanie padło w trakcie spotkania z internautami. Polscy naukowcy opracowali urządzenie, które umożliwi wentylację dwóch pacjentów przy pomocy jednego respiratora. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Nauki. Szpitale na całym świecie coraz bardziej odczuwają deficyt respiratorów. Z pomocą przychodzi urządzenie Ventil, tłumaczy prezes sieci badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński. To jest urządzenie, które jak podłączymy do respiratora, to umożliwia w tym samym standardzie, czyli z takim samym bezpieczeństwem dla pacjenta, takimi samymi parametrami,
wentylować równocześnie dwóch pacjentów zamiast jednego. Aparaty zostały opracowane przez Polską Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Projekt wsparło Ministerstwo Nauki i wicepremier Jarosław Gowin. Ministerstwo Nauki przekazało na ten unikatowy w skali świata projekt 5 milionów złotych. Pozwoli to uruchomić produkcję. W ciągu 2 tygodni zostanie wyprodukowana pierwsza seria 100 takich urządzeń, a potem Instytut Łukasiewicz i tam w Zabrzu będzie produkował kolejne egzemplarze. Mniej więcej z taką wydolnością co 2 tygodnie 100 egzemplarzy. Pierwsze urządzenia Ventil trafią do polskich szpitali w połowie kwietnia. Byłoby dobrze, jakby w każdej klinice do każdego respiratora takie urządzenie się pojawiło. Pozwoli to uniknąć dramatycznego wyboru między tym, kto otrzyma respirator, a kto nie. Bo taki wybór to przecież w praktyce wyrok śmierci. Aparaty przeszły już testy kliniczne, są bezpieczne dla pacjentów. Polska odpowiada na słowa Ojca Świętego Franciszka. Trwa pandemia modlitwy. Tysiące osób każdego dnia poprzez media uczestniczy w apelu jasnogórskim. Chwytamy za różaniec. Towarzyszymy też papieżowi. Każdego dnia księża w całej Polsce sięgają po różaniec. Tutaj ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Do Maryi Polacy wołali zawsze, kiedy pojawiało się zagrożenie. Teraz to zagrożenie jest i choć tysięcy wiernych nie ma na Jasnej Górze, bo być ich nie może, to te tysiące każdego dnia siadają przed telewizorem, laptopem, telefonem, by wspólnie odśpiewać apel jasnogórski. Jestem przy Tobie, pamiętam. Polska modli się o zakończenie pandemii. To przykładowe wpisy, jakie pojawiają się na profilu Radia Maryja na Facebooku pod transmisją z apelu jasnogórskiego. Maryjo, miej nas w swojej opiece. Miej w opiece naród cały. Matuchno, ochroni nas, naszą ojczyznę i świat. Mateńko, proszę, oddal od nas epidemię. Polska w taki sposób odpowiada na wołanie Ojca Świętego Franciszka. Papież wczoraj modlił się na pustym placu Świętego Piotra, adorował krzyż, klęczał przed Najświętszym Sakramentem. Potrzebujemy Pana. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. I również wtedy z papieżem modliły się tysiące. Panie Jezu, ufam Tobie. Panie Jezu, prosimy Cię o pomoc. Oddajemy się Tobie i prosimy Cię, uchroń świat od nieszczęścia koronawirusa. To wszystko to pandemia modlitwy. Ten Wielki Post nie może być przecież postem od modlitwy. Przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. I dlatego tym bardziej łączmy się na różne sposoby ze wspólnotą Kościoła, aby podtrzymać więź z naszą parafią, z naszą diecezją. Księża biskupi zapraszają, by w naszych modlitwach szczególnie pamiętać o chorych i o personelu medycznym. I tak się dzieje. Po to powstała przecież akcja Adoptuj Medyka. To 1/10 różańca za wybraną osobę związaną ze służbą zdrowia, mówi Daniel Wojda, inicjator akcji. Mogą to być lekarze, mogą to być salowe, kierowcy, mogą być to farmaceuci, każda osoba, która jest jakoś narażona na te trudne warunki, które spotkały dzisiaj służbę zdrowia. To modlitwa, która dodaje sił i przyznaje to personel medyczny. Bardzo dziękuję za Adoptuj Medyka i pamiętajcie, no i za tą modlitwę za nas, tak? Musimy się trzymać razem. Mam na imię Asia i jestem pielęgniarką anestezjologiczną. Dziękuję za wasze wsparcie i za modlitwę. Papież Franciszek porównuje naszą dzisiejszą sytuację do uczniów, którzy gdy Jezus spał w łodzi, trafili na burzę. Nasza modlitwa to, jak mówił Ojciec Święty, błaganie: zbudź się, Panie. I na koniec jeszcze informacja o transmisji mszy świętych. Na antenie telewizji Trwam Eucharystia jutro o godzinie 9:30. O godzinie 9:00 transmisja mszy świętej w Radiu Maryja. Na kanale Radia Maryja na YouTubie będziemy transmitować Eucharystię z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II o godzinie 8:00, 12:00 i 18:00. I proszę jeszcze pamiętać, że dzisiejszej nocy zmieniamy czas z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Na teraz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Thank you.
Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Noc w naszym kraju z temperaturą od 1 stopnia w Olsztynie i Szczecinie do 6 na południowym wschodzie. Jutro czeka nas nagła zmiana pogody, ponieważ w przeważającej części Polski popruszy śnieg. Od Lublina przez Rzeszów aż do Krakowa prognozowane są opady deszczu. Na północy pochmurno, ale raczej bez opadów. Temperatura wyniesie od 3 stopni w Zielonej Górze i na północy do 12 w Rzeszowie. Powieje umiarkowany i silny wiatr z północy. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1019 hektopaskali. A teraz jeszcze przed Państwem prognoza na kolejne dni. Zapraszam! W poniedziałek opady śniegu będą utrzymywały się jedynie na Mazurach. We wschodnich regionach dużo chmur, ale bez opadów. Na zachodzie raczej pogodnie. Temperatura wyniesie od 2 stopni na południu i w Białymstoku do 5 w Szczecinie. Powieje umiarkowany wiatr z północy. We wtorek zrobi się już nieco słoneczniej, ale będzie wciąż dość chłodno. Nad całym obszarem kraju niewielkie zachmurzenia. Temperatura wyniesie od 3 stopni na południu do 8 w Szczecinie. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.